lubisz role, w których jesteś nieco pobrzydzona, bo chyba tak troszkę było w Jacku Strongu, a rozgrzałaś się już bardzo w tej najnowszej premierze, czyli w Bady Ciało. Tak, istotnie tak jest. Nie, ja lubię przede wszystkim role, które są wieloznaczne, które wymagają ode mnie zanurzenia się w świat bohaterki. To jest wielka frajda, to jest przyjemność, poza tym ja lubię wyzwania i tak się złożyło, że akurat te dwie role wymagały takiego, a nie innego wyglądu. Ja mam duży dystans do siebie i nie mam z tym problemu, czyli mogę być brzydka, mogę być stara, mogę udawać troszeczkę młodszą, ale tylko troszeczkę, bo to czasem jest absurdalne. Mogę być chuda, mogę być gruba, nie mam z tym problemu, czyli dla mnie najważniejsza jest rola, dla mnie najważniejszy jest przekaz filmu i to, co akurat jest jakby potrzebne. A mogę postawić taką tezę, że skoro w tym roku dostałaś nagrodę za Jacka Stronga, to za rok dostaniesz na pewno za Body Ciało? Ale skąd taka teza? No bo wydaje mi się, jeśli mogę tak powiedzieć, że to jest jeszcze lepsza rola. To jest rzeczywiście, film Bady Ciało jest dla mnie niezwykłym filmem. Na pewno to była najtrudniejsza ze wszystkich moich ról, jakie zagrałam do tej pory. Być może jest to również mi najbliższa rola, a nawet nie być może. Mam nadzieję, że widzowie będą chcieli zobaczyć ten film, moim zdaniem przepiękny. Mam nadzieję, że będzie w Polsce przyjmowany tak, jak został przyjęty w Berlinie, co było dla nas niezwykłym szczęściem i wzruszeniem. Mieliśmy już wspaniałe przyjęcie na premierze, teraz czekamy na polskich widzów. Tak, to jest dla mnie niezwykle ważny film, stworzony w gronie bardzo bliskich przyjaciół, a postać tej Anny terapeutki, czy jest brzydka, czy nie jest brzydka, jest taką moją ukochaną postacią. Gratuluję i naprawdę możemy się założyć. Za rok będziesz tutaj stała w związku z ciałem. Dzięki serdecznie.